z Wami w kolejnym filmie. Jeżeli jeszcze mnie nie znacie, to cześć, jestem Wasia. I dzisiaj, słuchajcie, będę mierzyła ubrania z Zary, ale z działu dziecięcego. Jest to, słuchajcie, film, do którego nagrania zbierałam się wiele miesięcy. Nie wiem, dlaczego tyle mi to zajęło, ale jestem naprawdę podekscytowana w ogóle samym tym faktem, dlatego że mój wzrost to 157 cm, natomiast rozmiarówka dziecięca jest do 164 cm. No i jestem na maksa ciekawa, czy te rzeczy będą tak dobrze leżały, jak rzeczy z działu dla dorosłych, ponieważ rzeczy z działu dziecięcego są dużo, dużo tańsze. No i oczywiście jak będę mierzyć te wszystkie rzeczy po kolei, to będę Wam mówić o cenach, bo ceny to jest jakiś hit. Jeżeli się okaże, że to będzie leżało dobrze, to ja na pewno będę stałą klientką działu dziecięcego. Także bez zbędnego gadania przechodzimy do mierzenia. Pozwólcie, że będę mierzyła to zestawami. Będę miała tutaj aż 6 różnych pełnych stylizacji i myślę, że możemy zacząć od takiej brązowej. Jest to bardzo ładny t-shirt, który, uwaga, uwaga, kosztuje 45 zł i 90 groszy. Wydaje mi się, że jest to akurat normalna cena za t-shirt i jest tutaj oczywiście 13-14 lat, 164 cm wzrostu i spodnie kosztują 59,90. Czyli mamy tutaj lekko ponad 100 zł za pełen komplet. Wydaje mi się, że jak na Zarę to jest to całkiem dobra cena, bo z tego co kojarzę, to często same jakieś topy, bluzeczki potrafią kosztować ponad 100 zł, ale spokojnie, później będą jeszcze niższe ceny, a póki co przebieram się w ten zestaw. Okej, powiem Wam, że pierwszy komplet jak na razie wygląda naprawdę genialnie. Jedyne co mi tak delikatnie przeszkadza, to to, że te nogawki są trochę krótkie, w sensie one takie powinny być, jakby to jest dobra długość, aczkolwiek mi się po prostu bardziej podobają takie, które zakrywają kostki, ale będąc w tym komplecie czuję się bardzo dobrze, podoba mi się też bardzo ten kolor i w ogóle zobaczcie, jak te spodnie idealnie leżą w talii. Świetnie się układają, naprawdę, i mają też bardzo fajną falbankę tutaj na górze, bardzo duże, wygodne kieszenie. Można jeszcze tutaj przód sobie na spokojnie włożyć w spodnie. Nie no, powiem Wam, że czuję ten komplet. Czuję ten komplet. Mam go na sobie i czuję się w nim świetnie, po prostu. Okej, ten komplet na pewno zostaje ze mną i myślę, że możemy przejść do kolejnej stylizacji. Tutaj zamówiłam spodnie. Słuchajcie, ja myślałam, że to będą takie ciężkie jeansowe spodnie, a są trochę takie, trochę taka dresówka, takie dziwne. Kosztowały 70 zł i słuchajcie, teraz sprawdziłam na metce, że jest to 100% bawełna. Myślałam, że to będzie jeans, to jest moje niedopatrzenie. Ja jestem właśnie bardzo ciekawa, jak takie klasyczne dziecięce spodnie będą na mnie leżały i do tego zamówiłam kurtkę. Ta kurtka kosztowała 119 zł i powiem Wam, że jest bardzo dziwna, tego się nie spodziewałam, bo jest ona z takiej pianki. W ogóle zobaczcie, jak ona jest sztywna, trochę jak dla nurka. No dobra, ale bez zbędnego gadania przebieram się. Okej, ta kurtka nie wygląda źle, ale powiem Wam, że jest tak nieprzyjemna w dotyku, jest tak okropna w ogóle na ciele, naprawdę jest strasznie sztywna. Każdy ruch w niej jest bardzo nieprzyjemny, wszystko gdzieś tam mnie drapie, więc nie wiem, nie podoba mi się ogólnie to, jakby z czego jest ona zrobiona. Natomiast jeżeli chodzi o spodnie, to zdziwiłam się. Zdziwiłam się tym, że one tutaj wcale nie mają żadnego suwaka i ten guzik też jest fejkowy. Nie da się tego odpiąć. To jest tak tylko w ramach dekoracji, ale całe szczęście łatwo jest je nałożyć, ponieważ mają z tyłu bardzo dużą gumkę. W ogóle one mnie nawet odstają, słuchajcie. Takie dosyć duże są. Teoretycznie w talii układają się dobrze, ale jednak są troszkę luźne, no i też są dosyć długie. Także mimo, że wizualnie te ubrania wyglądają naprawdę bardzo ładnie, to mówię im nie. Niekoniecznie przez jakość, no bo tutaj mamy jednak 100% bawełnę, no ale samo wykonanie gdzieś tam jednak mi nie podpasowało. Dobra, wiemy już mniej więcej, jak leżą spodnie dziecięce, także teraz myślę, że możemy przejść do sukienek. Zamówiłam, słuchajcie, dwie sukienki. Najpierw zaczniemy od takiej czarnej. Kosztowała ona 139 zł, także już całkiem sporo. Nie wiem, czy to widzicie, ale jest ona taka ściągana przez cały tłów, dopiero dół jest luźno puszczony i rękawy są takie półtransparentne, także przebieram się. Okej, w tej sukience czuję się jak taka mała dziewczynka,
Nie będę ukrywać, ciężko było znaleźć ładne sukienki. Były one właśnie trochę takie bardziej dziecięce, ale stwierdziłam, że i tak je zamówię i przymierzę, żeby pokazać w ogóle, jak to wygląda. I zobaczcie, że są one bardzo długie. Sięga mi praktycznie do kolana. Nie wiem, jak będzie w przypadku drugiej, o tym się przekonamy za chwilę, ale ta jest naprawdę bardzo długa i jedna moja uwaga. Ta sukienka jest dosyć ciasna w klatce piersiowej, więc jeżeli ktoś jest niski, ale ma na przykład większy biust, to myślę, że już w tą sukienkę może nie wejść, bo mimo, że ja mam naprawdę malutki biust, to mam wrażenie, że jestem tutaj ściśnięta. Ale ogólnie nie powiedziałabym, że jest to sukienka z działu dziecięcego. Raczej gdybym zobaczyła kogoś w niej na ulicy, to prędzej stwierdziłabym, że okej, jest to taka bardzo ładna, grzeczna, długa sukienka na lato. Także myślę, że jak komuś się podoba, to śmiało można zamawiać i przymierzać, tylko właśnie trzeba uważać na to, że w tym miejscu jest ona delikatnie ciasna. Dobra, lecimy dalej. Powiem Wam, że ja już chcę mierzyć bluzy, które są na początku, ale jeszcze przebrnijmy przez ostatnią sukienkę. Ta wydaje mi się, że jest już trochę bardziej w takim stylu, który możemy znaleźć też na dziale dla dorosłych. Kosztuje ona 99 zł 90 groszy. Jest to taki bardzo ładny, przygaszony żółty kolor, czarne grochy. Jak widzicie, jest ona związywana po boku, także przebieram się w nią. No i słuchajcie, co się tutaj okazało. Nie jest to sukienka, jest to kombinezon. Mamy tutaj ukryte spodenki, z tyłu są one już widoczne normalnie. Bardzo ładnie się to w ogóle wszystko układa. Ma też taką ściąganą gumkę z tyłu, ale mimo wszystko ta talia w tym gdzieś się gubi. Zobaczcie, że ja sobie tutaj związałam to po boku najciaśniej, jak tylko się da, a mimo to mam tutaj naprawdę duży luz i wyglądam tak trochę płasko. Także szkoda, że nie można tego tutaj jakoś mocniej podwiązać, ale ogólnie prezentuje się to naprawdę bardzo ładnie, jest takie komfortowe, myślę, bardzo wygodne na lato, tak samo fajny kolor. Rękawy tak samo, myślę, że długość mają idealną i tak to prezentuje się naprawdę nieźle. Dobra, przejdźmy do przedostatniej stylizacji. Tutaj jestem bardzo podekscytowana, ponieważ jest to biała bluza oraz czarne kolarki. Mi zdecydowanie brakuje jakichś fajnych, codziennych bluz, także taką chętnie bym sobie zostawiła, jeżeli będzie dobrze leżała i kosztuje ona 59 zł i 90 groszy. Także myślę, że jak za bluzę jest to naprawdę super cena. Ja ostatnio kupiłam sobie jakąś totalnie basicową, czystą bluzę w Stradivariusie bodajże za jakieś 120 zł. Także ta jest o połowę tańsza, w dodatku ma tutaj bardzo fajne i ładne grafiki i do tego kolarki, one również są tanie, bo kosztują 35 zł i 90 groszy. Ja z kolei czarne kolarki kupowałam w Bershce po 50 zł, także te również są tańsze. No to co? Przebieram się. Okej, powiem Wam, że bluza jest naprawdę świetna. Jeżeli chodzi o jej skład, co prawda jest to pół na pół bawełna z poliestrem i delikatnie ona prześwituje, to jest jej mały minus. Ale powiem Wam, że mi właśnie brakuje takich klasycznych bluz, które szybko mogę narzucić na siebie do jakichś jeansów, wyskoczyć na miasto, a jednocześnie wyglądać dobrze i myślę, że właśnie ta bluza robi taką robotę, że wygląda się w niej dobrze. A jeżeli chodzi o kolarki, no w życiu nie powiedziałabym, że te kolarki są z działu dziecięcego. Zobaczcie, one leżą jak zwykłe, klasyczne kolarki do ćwiczeń dla dorosłej osoby. Po prostu. I są naprawdę bardzo rozciągliwe, także myślę, że bez względu ile macie centymetrów wzrostu, jeżeli nosicie rozmiar XS bądź takie mniejsze S, to warto złapać te kolarki, przymierzyć je, bo leżą genialnie. Także naprawdę bardzo fajna, tańsza wersja, no i całościowo ten look jest dla mnie na tak. Co prawda do takich kolarek wolałabym nałożyć coś nieco dłuższego, bądź z kolei jakiś krótszy top, niekoniecznie taka do tej długości bluza, ale same w sobie jak najbardziej tak, natomiast bluza do innych spodni też jak najbardziej tak. No i możemy przejść do ostatniej
ładnej stylizacji, jest to komplet dresowy. Jak widzicie, zamówiłam sobie taki w kolorze baby blue. W ogóle tych kolorów chyba było 5 do wyboru, z tego co pamiętam. I nie da się tego zestawu zamówić oddzielnie, to też jest dosyć ważna informacja. Taki zestaw kosztuje 80 zł, także po 40 za sztukę, można tak powiedzieć. Więc wydaje mi się, że 40 zł za dresy, 40 zł za bluzę dresową, to naprawdę niezła cena. Także bez zbędnego gadania, przebieram się. Okej, milionowe przebieranie totalnie rozwala mi włosy. Nie przemyślałam tego, ale jeżeli chodzi o ten komplet, to słuchajcie, te spodnie są za duże. I to tak sporo za duże. Powiedziałabym, że sporo za duże. Myślę, że spokojnie mogłabym zamówić o rozmiar mniejsze, natomiast nie wiem, jakby to wyglądało w przypadku bluzy, bo tak jak mówiłam na początku, nie można zamawiać tych rzeczy oddzielnie, jest to jeden zestaw, więc zamawiając mniejszy dół, miałabym też mniejszą górę, pomimo że akurat góra jest moim zdaniem w porządku. Ale ten rozmiar też nie jest taki zły, dlatego że one są bardzo luźne, przez co też są bardzo wygodne, żadna tutaj gumka nie opina. Więc jak na taki komplet po domu, to myślę, że jest to komplet idealny i najlepsze jest to, że słuchajcie, jest to 100% bawełna. Także 40 zł za sztukę ze 100% bawełny, hello! Myślę, że taki komplet w Zarze na dziale dla dorosłych spokojnie mógłby kosztować około 300 zł. Także ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. I mówię temu kompletowi tak. Okej, no i na koniec narzuciłam jeszcze na siebie tą bluzę do zwykłych jeansów, żeby pokazać Wam, jak ona się prezentuje, jak najbardziej zostaje ze mną, bardzo mi się podoba. No i tak podsumowując to wszystko, uważam, że sukienki nie do końca dobrze jednak leżą na nieco starszej sylwetce, przez to, że mamy tutaj jednak szerszą klatkę piersiową. Natomiast w bluzach, jak widzicie, nie ma żadnego problemu. Także to, co mi się najbardziej spodobało z dzisiejszego odcinka, to jest właśnie ta bluza, ten komplet, a nie przyniosłam spodni, teraz się zgadza. Ta bluza, ten komplet, ten brązowy komplet też moim zdaniem jest świetny. No i coś, co każdy powinien mieć w swojej szafie, czyli klasyczne biker shorty. Ja co prawda już mam, także te odeślę, natomiast Wam polecam się w takie zaopatrzyć, bo cena jest naprawdę super. Moje ogólne odczucia do tego zamówienia są naprawdę bardzo pozytywne. Dajcie mi w ogóle znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć kolejną część z inną sieciówką. Chętnie tym razem przetestowałabym na przykład ubrania z działu dziecięcego H&M. No jeżeli Wy macie do 164 cm wzrostu albo rozmiar XS, to naprawdę warto złapać kilka z tych rzeczy i sobie je na spokojnie w domu przymierzyć. No a ja odsyłam Was jeszcze na mojego Instagrama, jak zwykle możecie mnie śledzić, aby być ze wszystkim na bieżąco. A ja się już będę z Wami żegnała, mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa!